Kacper Kołat, witam i zapraszam na sport. Magda Linet awansowała do trzeciej rundy turnieju w Madrycie. Polska tenisistka pokonała po trzech setach Markietę Wondrusową. Teraz czas na pojedynek z Rosjanką Marią Andrzejewą, która stała się rewelacją trwających zawodów. Już w niedzielę Lech Poznań powalczy przy ulicy Bułgarskiej o ligowe punkty z Górnikiem Zabrze. Przy linii bocznej zabraknie trenera Johna van den Broma, który jest zawieszony w wyniku otrzymania czerwonej kartki po meczu z Radomiakiem Radom. Szkoda, że muszę obserwować spotkanie z trybun, ale mieliśmy cały tydzień, by przygotować zespół do niedzielnego spotkania, tak jak zwykle to robimy. Jedyną trudniejszą dla mnie sprawą jest brak możliwości dawania bezpośrednich wskazówek moim zawodnikom. Celem numer jeden dla piłkarzy i sztabu szkoleniowego Kolejorza jest zdobycie kompletu punktów w nadchodzących meczach. Obecnie zajmujemy czwarte miejsce i chcemy z powrotem wrócić na ligowe podium. Przed nami dwa domowe spotkania i tylko jedna rzecz się dla nas liczy, dwa zwycięstwa, żebyśmy znowu znaleźli się w komfortowej sytuacji przed ostatnią częścią sezonu. Przygotowanie taktyczne do meczu z Górnikiem jest prowadzone trochę inaczej ze względu na inny styl gry Zabrzan. Musimy być gotowi na każdy scenariusz przebiegu tego spotkania, ale Górnik zazwyczaj gra zdecydowanie bardziej ofensywnie od innych zespołów, z którymi ostatnio graliśmy. W obozie Górnika nastawienie do meczu również jest zdecydowanie bojowe. Ja wiem, jaki potencjał ma Lech, ale to oni muszą uważać na nas, bo ja trenowałem Zagłębie Lubin i wygraliśmy. Trenowałem Śląsk Wrocław, wygraliśmy i też byłem w Lechu, także różnie może być. No, w ten sposób do tego podchodzę. Wiemy, z kim gramy, przeciwko komu, ale lepiej w ten sposób do tego podchodzić, niż myśleć o tym, że jaki to przeciwnik. Nie zmienia to faktu, że Kolejorz jest na Śląsku doceniany, szczególnie za swoje ostatnie osiągnięcia w Lidze Konferencji Europy. O Lechu się w Europie też trochę mówiło. Jak się mówiło o Lechu, to i o polskiej ekstraklasie, polskiej lidze, bo to zawsze przyjemnie, jak się ma reprezentanta danej ligi jak najwyżej w europejskich pucharach. O tym, czy Lechowi uda się wskoczyć na podium, przekonamy się w niedzielę. Początek meczu o godzinie 17:30. W czwartkowym serwisie mówiliśmy o przygotowaniach Warty do meczu z Jagiellonią. Teraz czas na sprawdzenie formy Dumy Podlasia. Żółto-czerwoni w poprzedniej kolejce mierzyli się z Wisłą Płock. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem podobieżnych Adriana Siemieńca 4-2. Ten trudny moment wytrzymali i po tych 20 minutach wróciliśmy do dobrej organizacji gry, ale przede wszystkim do fajnych momentów z piłką. Było mało tych momentów. Wymagamy od siebie tego, żeby przy piłce utrzymywać się więcej. Bo taką chcemy mieć tożsamość. W oczach szkoleniowca Jagiellonii Zieloni z Dawidem Szulczkiem w roli trenera weszli na wyższy poziom sportowy. Warta od momentu, kiedy trenerem jest jej trener Dawid Szulczek, to jest drużyna, która jest po prostu w górnej części tabeli i regularnie punktuje i nie wpada w większe kryzysy. Powoli do dyspozycji trenera wraca Taras Romańczuk, ale jego obecność jest jeszcze niepewna. Reszta drużyny trenuje w pełnym wymiarze. Teraz te dwa dni w jego przypadku będą kluczowe, ale trenuje już z drużyną, także zobaczymy, jakie decyzje podejmiemy w kontekście najbliższego meczu. Reszta zawodników tak naprawdę jest w procesie. Według Adama Siemieńca kluczowe w funkcjonowaniu Warty jest ich zgranie, umożliwiające im osiąganie takich wyników. Dobry proces treningowy i fajna mentalność tej drużyny powoduje, że po prostu to jest dobra drużyna. Drużyna po prostu. I dlatego przez dłuższy okres funkcjonując w dobrym środowisku i fajnym procesie są w stanie regularnie punktować. Elementem, który ma przychylić szale na korzyść Jagiellonii, jest ich siła ofensywna. Mark and me. Razem z Markiem Gualem jesteśmy napastnikami i musimy wykonywać swoje zadania, czyli strzelanie bramek i asystowanie przy nich. Ale nie możemy zapomnieć o grze defensywnej. Musimy być lepsi od ich obrońców i wykorzystać naszą dobrą formę w kreowaniu sytuacji i zdobywaniu goli. Oba zespoły notują ostatnio bardzo dobre rezultaty, a to może zwiastować ciekawe sobotnie popołudnie w Białymstoku. 5 dni i 4 etapy. Przed kolarzami z Tarnowi Tarnowo Podgórne karpacki wyścig kurierów.
Zawodnicy wyścigi rozpoczęli na początku kwietnia i pierwszy miesiąc mogą zaliczyć do jak najbardziej udanych. No, rozpoczęliśmy sezon torowymi wyścigami, przeplatane również z szosą. Startowaliśmy na Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski LZS na torze w Pruszkowie i tam chłopacy wywalczyli jedną koszulkę i jeden brązowy medal. Dalej ścigaliśmy się w Czechach, na Pucharach Trzech, gdzie też bardzo fajnie się zaprezentowali. Radosław Frączak był na pierwszym pucharze, pierwszy w kategorii młodzieżowej, trzeci był Piotrek Maślak, czwarty był Julian Kot. W elicie też byli w pierwszej dwudziestce, także to są bardzo dobre wyniki, uważam, jak na początek sezonu. Pomimo, iż zespół jest bardzo młody, to pierwsze starty w seniorskiej kadrze ma już za sobą. Dowiedziałem się kilka dni przed wylotem, że jadę na Puchar Świata do Kanady, do Milton dokładnie. No i wystartowałem tam konkurencję, eliminację do konkurencji Madison, gdzie to były tak naprawdę jedne z pierwszych kwalifikacji do igrzysk. Teraz przed zawodnikami karpacki wyścig kurierów, który rozpocznie się już w sobotę na Węgrzech. Znaczy wyścig jest czteroetapowy plus prolog, który będziemy mieli jutro. Powiem szczerze, że mocno się nastawiamy też na ten prolog, ponieważ on ma 4 km i to jest jazda drużynowa, a na torze kolarskim ścigamy się właśnie na 4 km nasi średniodystansowcy, także już będziemy chcieli jutro mocno powalczyć. Radosław Frontczak, czyli jeden z liderów drużyny, zapowiada też inne starty, jakie czekają zawodników Tarnowi. Na pewno Mistrzostwa Europy na torze, Mistrzostwa Polski szosowe i pewnie Mistrzostwa Świata, o ile się odbędą. Rowerowa majówka szykuje się także w Tarnowie Podgórnym, gdzie odbędzie się mały wyścig pokoju. No, rekordowa ilość zawodników i zawodniczek w tym roku, ponad 200, a także świetne ściganie. Dwa wyścigi, które będą jeden po drugim startowały, trzy etapy. Mamy 18 zawodników z naszego klubu, reprezentantów właśnie tych najmłodszych kategorii. Także no zobaczymy, będziemy chcieli się na pewno u siebie z jak najlepszej strony pokazać. Na wyniki z Węgier będzie trzeba poczekać do 3 maja. Początek sezonu może napawać optymizmem. To wszystkie informacje na dziś. Kacper Kołat, dziękuję i do zobaczenia.